jesteśmy w parku. W parku żyją, to jest wielki park miejski w Warszawie. Jeże przeprowadziły się ze wsi do miasta. Dlaczego to zrobiły, można się dowiedzieć z książki Wierzę, wierzę. Ale ważniejszych rzeczy można się dowiedzieć z książki Jak jeż jeży został tatą. To jest problem z reguły dla dorosłych ludzi, jak uświadomić dzieci. I w tym jeże mogą was, drodzy rodzice, wyręczyć, bo skoro się przeprowadziły do miast, więcej wiedzą, więcej słyszą i mogą się tym z wami podzielić, a wasz problem odejdzie w niepamięć, bo dzieci dowiedzą się wszystkiego, a przede wszystkim tego, skąd się biorą jeże i każde inne zwierzę. Książka jest niby dla dzieci. Tymczasem ja z doświadczenia wiem, że dorośli ludzie też bardzo mało wiedzą o sobie, czy o innych istotach, o zwierzętach, które im towarzyszą, czy które spotykamy. I tutaj może nawet rodzic dowiedzieć się tak naprawdę, jak wygląda ten świat i że jest taki sam w ramach jeżowego życia i w ramach ludzkiego życia. I wszyscy bierzemy się z czego? Z jajka, proszę Państwa. I to wcale nieprawda. Że ten spór ma jakąś rację istnienia. Czy najpierw była kura, czy najpierw było jajko? Najpierw było jajko. A co było potem, opowie książka i myślę, że w sposób na tyle ciekawy, że rodzicom będzie miło czytać dzieciom, a przecież w tej chwili jest od lat taka akcja Czytajmy dzieciom. A więc, drodzy rodzice, zabierajcie się do czytania swoim pociechom, a sami też się czegoś dowiecie.